Hej, przyjaciele. Piękne dekoracje. A wy wyglądacie tak świątecznie. Ugotowaliście też? To wygląda przecudownie. Ups! O, nie, Tina, to nie jest bezpieczne. O nie, ona zamarzła. Trzymaj się, Tina. Zobaczcie, tam jedzie Troy. Pomożesz nam? Masz rację. Lepiej zobaczmy się z Teddy. Hej, Teddy. Potrzebujemy twojej pomocy. Tina wpadła do wody i zamarzła na kostkę lodu. Czy pomożesz nam ją wydostać? Doskonale! Dobry pomysł, Teddy. Troy może użyć tego dźwigu, żeby ją wydostać z jeziora. Wow, Troy. Jesteś lodołamaczem! Wyciągnijmy Tinę, zanim będzie za późno. O nie, ta woda jest naprawdę lodowata. Troy, Tina wyślizguje się. Szybko łap ją. Uff, całe szczęście. Masz ją teraz. Tina, jesteś już bezpieczna. To był dobry pomysł, żeby rozpalić ten ogień, Tony. Wszyscy mogą teraz się rozgrzać i zjeść ciepłe jedzenie. A teraz czas na celebrację świąt, moi drodzy. Wesołych świąt wszyscy!
Tobie też dziękujemy za pomoc, Teddy. Brr, ale dzisiaj zimno. Bobby, dziękujemy ci, że oczyszczasz te tory ze śniegu. Teraz pojedziesz z Tiną zbudować wielkiego bałwana na środku jeziora? Tylko uważajcie na siebie. Lód się łamie! Nie mogę uwierzyć, że to się stało! Troy, dzięki Bogu, że tu jesteś. Bobby i Tina niechcący się wykoleili i wpadli do zamrożonego jeziora. Dobry pomysł. Teddy na pewno będzie wiedział, co robić. Poprośmy go o pomoc. Hej, Teddy. Juhu. Przepraszamy, że ci przeszkadzamy, ale mamy bardzo trudną sytuację. Troy potrzebuje twojej pomocy. Bobby i Tina wpadli do zamrożonego jeziora. Musimy ich stamtąd wyciągnąć. Pomożesz nam? Doskonale. Bierzmy się do pracy. To niesłychane! Jesteś lodołamaczem, Troy! Jedźmy teraz uratować Bobiego i Tinę! Będziesz musiał się rozpędzić, żeby połamać ten lód, Troy! Możesz to zrobić? Stąd wyciągniemy. Drzwi? Oczywiście. To niesamowite, Troy. Wszystko w porządku, przyjaciele? Nic dziwnego. Woda w tym jeziorze była lodowata.
Hej, Teddy! Twój pomysł zadziałał! Przyniosłeś gorącą czekoladę dla nas? To takie miłe z twojej strony! Do zobaczenia w następnym odcinku! Cóż za piękny dzień na przejażdżkę! Wygląda na to, że Troy nie jest sam na spacerze. Chwila, moment. Czy ten pociąg z przodu nie jedzie w tym samym kierunku co Troy? Tylko tyłem? O nie, on nadjeżdża prosto na Troja. Uważaj! Szybko zmień tor na lewo. Uff, mało brakowało. Powinieneś zawrócić i powiedzieć tamtemu pociągowi, że nie jest bezpiecznie jeździć tyłem. To właśnie on. Ale niespodzianka. To sierżant. Jeden z najważniejszych pociągów w całym mieście. Co się dzieje, sierżancie? To niepodobne do ciebie, żebyś tak źle jeździł. Bo miał, nie było. Możesz tylko jechać tyłem? Aha. Troy, zaraz przyniesie narzędzia. Za tobą coś się rozlało. To może być niebezpieczne. Sierżant nie ma kontroli nad swoim pociągiem. To jest bardzo niebezpieczny problem dla innych. Czy możesz dać Trojowi jakieś narzędzia, żeby go naprawić? To będzie idealne do tej roboty. Okej, Troy. Teraz czas naprawić nasz nieszczęsny pociąg. Bierzmy się do pracy. Najpierw rzućmy okiem na silnik. Pewnie te zepsute kable mogą powodować ten problem. Całe szczęście Teddy dał ci palnik, dzięki któremu będziesz mógł znów połączyć te kable. Spróbuj pojechać do przodu, sierżancie. O nie, chyba zlutowałeś te kable w zły sposób. Spróbuj jeszcze raz. Całe szczęście Teddy dał nam obcinak do kabli.
Dobrze, sierżancie. Spróbuj raz jeszcze. Doskonale. Problem rozwiązany. Dziękujemy za wszystko, Troy. Jesteś świetnym mechanikiem. Tobie też dziękujemy, Teddy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Troy. Jak miło cię widzieć. O, zobacz, tam jedzie mały Ben. A z nim mała Katie i mała Amber. Mały Ben mówi, że wybudowano nową szkołę. I teraz tam jadą, żeby ją obejrzeć. O, ta droga jest zamknięta. To chyba oznacza, że szkoła nie jest skończona. Głowa do góry, dzieciaczki. Troy ma już pomysł. Hej, Teddy! Małe samochodziki chciały pobawić się na terenie nowej szkoły, ale jest jeszcze nieskończona. Czy mógłbyś jakoś im pomóc? Tak? Doskonale! Zobaczmy, w co przerobi Troja. Zjeżdżalnia? Platforma? Co to będzie? I co jest w tym pudełku? Wow, Troy! Teddy przerobił cię na pociąg plac zabaw! Wielkie dzięki, Teddy! Jedźmy do dzieciaczku! Hej, małe samochodziki! Troy ma dla was mega niespodziankę! Przedstawiam wam pociąg plac zabaw! Jak wam się podoba? Kto chce pierwszy zjechać? Ty, mała Katie? Wow, tu jest nawet winda! Juhu! Ale frajda! Mała Amber, teraz twoja kolej. Haha, widziałem, że się wam spodoba. Mały Benie, teraz twoja kolej. Nie chcesz? Mały Ben mówi, że ma lęk wysokości.
Ha, myślę, że Teddy to przewidział. Co, Troy? Karuzela! Teraz wszyscy w trójkę możecie się na nie bawić. Miłej zabawy, małe samochodziki. Świetna robota, Troy. Do zobaczenia wkrótce.